Dlaczego wydaje się, że natura wymyka się spod kontroli? Po dwóch wiekach Stany Zjednoczone przygotowują się do największej inwazji na świecie od dawna. Miliardy stworzeń poruszają się pod ziemią. Cierpliwie czekały na ten moment. Teraz, jakby były zombie, wychodzą z ziemi i zaczynają wspinać się po drzewach. Na początku jest ich tylko kilka tysięcy, ale wkrótce będą to miliardy, a może nawet biliony, w jednym z najbardziej zaskakujących, a niektórzy mogą powiedzieć przerażających wydarzeń natury, zwanych apokalipsą szarańczy. Ten okres, który właśnie się rozpoczął w Stanach Zjednoczonych, niepokoi wielu ludzi i władze, ponieważ dwie duże generacje tych owadów wychodzą spod ziemi jednocześnie. Oczekuje się, że te biliony szarańczy wylecą na niebie w ciągu najbliższych dni. Ostatni raz, gdy ten fenomen wystąpił, było to ponad 200 lat temu, a tym razem będzie to widoczne dla milionów ludzi mieszkających w gęsto zaludnionych regionach, takich jak New Jersey, Georgia i Nowy Jork na przykład. Ludzie są zdezorientowani tym hałasem, a wielu przywódców religijnych uważa, że ta inwazja szarańczy ma znaczenie duchowe i jest całkowicie związana z proroctwami końca czasów. Zawsze były katastrofy naturalne, ale to, co teraz obserwujemy, to zdarzenia częstsze i bardziej intensywne w krótkim okresie czasu. Wydaje się, że natura traci kontrolę. Jaka jest prawda? Czy to tylko proste zjawisko natury, jak podają kanały informacyjne? Czy też mamy do czynienia z spełnieniem proroctwa? Dokładnie o tym chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Pokażę Ci trzy przekonania lub teorie dotyczące pojawienia się tych szarańczy, a na końcu wyjaśnię Ci prawdę o apokalipsie szarańczy i czy powinieneś się martwić i przygotować, czy nie. Dlatego proszę, zostań ze mną do końca tego filmu, dobrze? W Stanach Zjednoczonych wychodzą spod ziemi dwie wielkie generacje szarańczy. Spędziły one niesamowite 17 lat pod ziemią, żerując na korzeniach drzew i roślin. Teraz wreszcie zobaczą światło dzienne i będą latać przez około miesiąc i pół. To wiosna na półkuli północnej, idealny czas dla nich, aby się rozmnażać, składać jaja, a następnie umrzeć. Z tych jaj powstaną nowe larwy, rozpoczynając nowy cykl. Ta sytuacja budzi wiele dyskusji w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w sektorach związanych z ochroną środowiska, rolnictwem i zdrowiem. Wiesz dlaczego? Ponieważ larwy szarańczy żerują na korzeniach drzew i małych roślin, co może spowodować poważne szkody, co może skutkować ogromnymi stratami. Ponadto przed zakończeniem cyklu życia szarańcze muszą się rozmnażać, a część tego procesu obejmuje głośne śpiewy, aby przyciągnąć partnera. Tylko że hałas, jaki generują, jest tak głośny, że może nawet wpłynąć na zdrowie ludzi. Wiele osób dzwoni do policji, przerażonych hałasem, który przypomina syrenę lub ryk. Pierwszy pogląd. Szarańcze doprowadzą ludzi do głodu. Ta koncepcja przypomina starą historię z czasów Mojżesza, gdy plaga szarańczy spustoszyła pola w Egipcie, niszcząc uprawy i powodując głód. To także dzieje się obecnie, gdy gwałtowne ataki szarańczy na uprawy budzą niepokój. Żebyś zrozumiał, chmura o powierzchni kilometra kwadratowego tych owadów w ciągu jednego dnia spożywa tyle jedzenia, ile nakarmiłoby ponad 30 tysięcy osób. Religijni myślą, że szarańcze mogą zrobić coś podobnego. Nie dlatego, że są tak potężne jak szarańcze, ale dlatego, że ich larwy żerują na korzeniach drzew i roślin, co mogłoby spowodować kryzys żywnościowy w Stanach Zjednoczonych, prowadząc do głodu, jak to wspomniano w proroctwie apokalipsy. Druga teoria. Szarańcze są szarańczą wielkiej ucisku. Ta teoria mówi, że szarańcze, które teraz się pojawiły, są jak wielkie owady, które przyjdą wraz z dźwiękiem jednego z trąb apokalipsy, przynosząc cierpienie światu. To proroctwo znajduje się w 9 rozdziale ostatniej księgi Biblii, gdzie apostoł Jan opowiada o sądach Bożych przed końcem świata. W tej części opisuje się, jak będzie, gdy piąty anioł zadzwoni w swoją trąbkę, uwalniając szarańcze, które będą żądliły jak skorpiony. Te zwierzęta będą tak przerażające, że ludzie będą pragnęli śmierci, ale ona ucieknie od nich. Nie zaatakują wszystkich, tylko tych, którzy nie mają pieczęci Bożej. Będą mieli żelazną zbroję i będą dręczyć ludzi przez prawie pół roku.
Ostatnia koncepcja to ta, że szarańcze przyniosą śmierć. Niektórzy duchowni twierdzą, że szarańcze przyniosą śmierć światu. Powołują się na fragment Biblii, Apokalipsę, gdzie mowa jest o żółtym koniu, symbolizującym śmierć, który będzie miał władzę nad częścią ziemi, by spowodować śmierć przez miecz, głód, choroby i dzikie zwierzęta. Tutaj dzikie zwierzęta nie ograniczają się tylko do lwów czy tygrysów, ale mogą również obejmować owady, takie jak szarańcze. Twierdzą, że te owady mogą przynieść poważne choroby, takie jak denga czy wirus Zika, które są przenoszone przez komary i mogą dotknąć wielu ludzi w krótkim czasie. Innymi słowy, pomysł jest taki, że szarańcze mogą być nosicielami choroby, która szybko się rozprzestrzenia i powoduje wiele zgonów na całym świecie. Po zapoznaniu się z teoriami niektórych przywódców religijnych, chciałbym wyjaśnić, co należy zrozumieć w tej sprawie. Chciałbym, abyś zrozumiał, że szarańcze nie przyniosą i nie są znakiem wszystkich tych nieszczęść. To owady, które pojawiają się w cyklach, zwłaszcza co 17 lat, znane bardziej z ich śpiewu niż z przenoszenia chorób. Ten duży rój szarańczaków to dobrze zbadane zjawisko naturalne i nie ma związku z pojawieniem się nowych chorób. W przeciwieństwie do komarów, nie żywią się krwią, więc nie przenoszą wirusów ani bakterii, które wpływają na ludzi. Ważne jest, aby nie interpretować każdego zdarzenia naturalnego jako konkretnej proroctwa apokalipsy. Biblia używa wielu symboli i metafor, które wymagają mądrości, by je zrozumieć, i nie powinniśmy interpretować ich dosłownie. Co do pomysłu, że szarańcze zniszczą żywność na świecie, porównanie szarańcz do plag szarańczaków w Egipcie z Księgi Wyjścia to błąd. Te plagi były konkretnymi zdarzeniami nadprzyrodzonymi, podczas gdy szarańcze są zjawiskiem naturalnym. Z naukowego punktu widzenia larwy szarańczaków żywią się korzeniami drzew, ale rzadko powodują znaczne szkody dla dorosłych roślin lub plonów. Szarańcze nie tworzą stad i nie powodują zniszczeń tak jak szarańcze. Co do trzeciego przekonania, które łączy szarańcze z szarańczami z Apokalipsy, istnieją istotne różnice między nimi. Szarańcze, mimo że bardzo hałaśliwe, są nieszkodliwe dla ludzi. Ponadto szarańcze Apokalipsy przyjdą dopiero po dźwięku piątej trąby, co wskazuje, że wielka udręka już by się rozpoczęła. Powinniśmy być czujni wobec teorii spiskowych, które budzą strach. Głównym zmartwieniem powinno być nasze zbawienie i wiara w Chrystusa, ponieważ tylko On przyniesie zwycięstwo nad złem i zapoczątkuje nowe niebo i nową ziemię, wolne od cierpienia i bólu. Mimo to nie możemy ignorować wszystkiego, co dzieje się na świecie. Uwaga! Potrzebuję Twojej pilnej uwagi. Żyjemy w czasach strachu i niepewności. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś zabezpieczył się przed tym złem, które nadchodzi. Mam dla Ciebie specjalną niespodziankę. Księgę potężnych modlitw Matki Boskiej. Ta cyfrowa książka to wyjątkowy skarb, który już zmienił życie ludzi na całym świecie, pomagając tysiącom osób przygotować się na ważne chwile za błogosławieństwem naszej ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci także Twoją duszę i przygotuje Twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji.